Filip jest polskim Żydem, który trafił do Frankfurtu jako robotnik i czuje, że ma zbyt wiele, bo jego bliscy zginęli z rąk hitlerowców, a z drugiej strony żyje mu się wygodniej, jest kelnerem, urządził się w nowej roli. Tomasz Judym z Ludzi Bezdomnych też nie wiedział, co wybrać, miłość i szczęście własne czy ofiarność, a to jego rozdarcie podkreślała w powieści Sosna. Jako żyd i Polak w nazistowskich Niemczech wybierał on eskapizm, czyli ucieczkę. Nie chciał wziąć nawet broni od Polaka, któremu zawdzięczał ostatnie życie. Jest mu wygodniej tak, jak jest. To wizja wojny z perspektywy młodego chłopaka, który miał przy sobą świetlaną przyszłość, studia architektoniczne, ale wszystko mu odebrano. Nie znajdziemy tu martyrologii i patosu. Obraz ten warto zestawić z wierszem Pokolenie Baczyńskiego. Filip udaje Francuza, mówi perfekcyjnie po niemiecku i francusku, gdy jedna z dawnych koleżanek z klasy go rozpoznaje, wpada on w popłoch. Nie chce być Żydem, nie chce być Polakiem, chce żyć. Jednak nieustannie czuje napięcie i samotność. Tożsamość musieli ukrywać też tacy bohaterowie jak ksiądz Robach, hrabia Monte Cristo czy Dorian Gray, bo każdy z nich skrywał tajemnicę, która zagrażała jego życiu. Wykorzystywanie psychiczne jest tu połączone z erotyzmem. Niemcy są na froncie, Niemki mają prawny zakaz kontaktów seksualnych z robotnikami, którzy są obcokrajowcami, wszystko by zapewnić czystość rasy. Za kontakty cielesne robotnikom przymusowym groziła śmierć. Mimo to Filip ryzykował, bo pragnął adrenaliny, a także chciał znieważyć Niemki. To jedyna zemsta, na jaką go stać, aż chwycił za broń. Raskolnikow ze zbrodni i kary też był napędzany nienawiścią, co sprawiło, że posunął się nawet do morderstwa. Filip wykorzystuje Niemki, ale życie go zaskakuje i zakocha się w jednej z nich. Będzie chciał z nią uciec, ale nagłe wojenne wydarzenia sprawiły, że porzuci ten pomysł i dla bezpieczeństwa ukochanej powie jej wiele przykrych słów, by przestała go kochać. Jest za tym jak Hamlet, który brutalnie odrzucał Ofelię i chciał, by to ona go sobie zbrzydziła.